Dzień dobry, nazywam się Jerzy Grzybowski i chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o dodawaniu zbiorów. Ale nie będzie to suma mnogościowa. To będzie dodawanie, które nazywane jest dodawaniem algebraicznym albo dodawaniem wektorowym, albo sumą Minkowskiego. Może zacznę od pokazania, jak dodaje się pewne proste zbiory. Otóż tutaj widzimy dwa odcinki, które sumują się do kwadratu. Jeżeli jeden z tych odcinków zaczniemy obracać, to kolejne sumy tych dwóch odcinków są równoległobokiem. I możemy tutaj zobaczyć tą sumę w ten sposób. A tutaj mamy przykład sumy dwóch trójkątów równobocznych. Widzimy, że suma dwóch trójkątów równobocznych może być znowu trójkątem równobocznym, a jeżeli jeden z nich obrócimy, to dostaniemy nawet sześciokąt foremny. A co się stanie, jak dodamy do siebie dwa kwadraty? Jeden z tych kwadratów jest obrócony o 45 stopni względem drugiego i wtedy suma Minkowskiego, czy suma wektorowa tych dwóch kwadratów, jest ośmiokątem foremnym. A jeżeli zaczniemy obracać jeden z tych kwadratów, to ta suma wygląda w ten sposób. Jaki jest ogólny sposób dodawania wielokątów? Pokażę to na przykładzie dwóch wielokątów. Jeden jest trójkątem, drugi jest pięciokątem. Otóż możemy wziąć boki tych dwóch wielokątów. Uwzględniamy, która strona boku jest zewnętrzna, a która jest wewnętrzna. I tutaj po posortowaniu tych boków poskładamy taki właśnie ośmiokąt. Jeżeli jeden z tych wielokątów zaczniemy obracać, na przykład trójkąt, to wtedy ten ośmiokąt, który jest sumą Minkowskiego, czy sumą wektorową wielokątów, zmienia swój kształt w taki sposób. A tutaj jeszcze możemy pokazać inny sposób uzyskania sumy wielokątów. Otóż możemy to zrobić przesuwając jeden z tych wielokątów wzdłuż boków drugiego wielokąta. I widzimy to, tak wygląda. Chciałbym teraz pokazać, jak możemy odejmować wielokąty. Otóż odejmowanie wielokątów będzie procesem analogicznym, ale odwrotnym do dodawania. I tutaj jest to zilustrowane w ten sposób, że od pewnego siedmiokąta jest odejmowany zielony kwadrat. Tym kwadratem objeżdżamy wnętrze siedmiokąta i jeden z punktów kwadratu, tutaj jest wybrany wierzchołek, obrysowuje różnicę tych dwóch wielokątów. I ta różnica jest tym czerwonym pięciokątem. Okazuje się, że jednak ta różnica Minkowskiego zbiorów może być problematyczna. Kiedy od kwadratu białego odejmiemy zielony trójkąt, to otrzymamy czerwony kwadrat. Ale jeżeli teraz do kwadratu
czerwonego dodamy zielony trójkąt, co otrzymamy? Taki żółty domek. Taki sześciokąt foremny. Czyli widzimy, że odejmowanie zbiorów nie jest działaniem dokładnie odwrotnym do dodawania. Z tego powodu możemy, czy warto rozważać pary wielokątów, przy czym umownie ta para wielokątów to jest różnica pierwszy wielokąt minus drugi wielokąt. I teraz podobnie jak w przypadku liczb, albo może podobnie jak w przypadku ułamków, ułamek 1/2 to jest to samo co ułamek 2/4 czy 5 czy 5/10. Tak, tutaj pary wielokątów są jakby takimi ułamkami, ponieważ tak jak ułamki nie mają jedynego przedstawienia, tak te różnice zbiorów nie mają jedynych przedstawień. Chciałbym pokazać, kiedy dwie pary wielokątów mogą być traktowane jak mające tę samą różnicę. No jak to jest w przypadku ułamków? Ułamek A przez B jest równy ułamkowi C przez D wtedy i tylko wtedy, gdy A razy D jest równe B razy C. Podobnie tutaj. Para AB jest równa parze CD wtedy i tylko wtedy, gdy A plus D jest równe B plus C. I właśnie widzimy to w tej animacji. Podobnie jak w przypadku ułamków, mówimy o ułamku skróconym. To przypomnę, że ułamek skrócony to jest taki ułamek, w którym licznik i mianownik nie dadzą się podzielić przez jakiś wspólny czynnik większy niż jeden. Tak w przypadku różnic zbiorów wypukłych możemy mówić o parach minimalnych zbiorów. Przykładowo, zbiór dowolny minus zbiór jednopunktowy będzie taką parą minimalną. Innym przypadkiem pary minimalnej będzie para odcinek-odcinek, gdzie dwa odcinki nie są równoległe. No, podobnie jak w przypadku ułamków, mamy do czynienia z zagadnieniem skracania ułamków, tak samo będziemy mieli problem skracania wielokątów, czy skracania zbiorów wypukłych. I tutaj widzimy, że parę kwadrat sześciokąt możemy skrócić przy pomocy zielonego poziomego odcinka. Otóż od obydwu tych figur odejmujemy zielony odcinek i co wtedy uzyskamy? Parę prostokąt i obrócony kwadrat. Jeszcze inna ilustracja skracania. Trójkąt równoboczny i sześciokąt foremny skracamy przy pomocy mniejszego trójkącika i po dokonaniu skrócenia uzyskujemy mniejszą, w tym wypadku minimalną parę złożoną z dwóch obróconych trójkącików. Jak jeszcze inaczej można skracać pary zbiorów wypukłych?
Otóż możemy odciąć od obydwu zbiorów taki fragment tych zbiorów, który jest jednakowy. W tym przykładzie kwadrat obrócony i trójkąt równoramienny, taka para zostaje skrócona przez odcięcie tego samego trójkąta, czy takiego samego trójkąta, który wystaje w obydwu przypadkach od góry. I widzimy, że po odcięciu z kwadratu zostanie nam dolny trójkąt, a po odcięciu z trójkąta trójkąta zostanie nam odcinek poziomy. No i tutaj możemy sprawdzić, że rzeczywiście te dwie pary reprezentują tą samą różnicę zbiorów. Tutaj jeszcze raz jest zilustrowany ten sposób redukowania. Po czym poznać, że dana para wielokątów jest już taką parą skróconą, czy tak jak my tutaj używamy pojęcia parą minimalną? Otóż możemy to poznać po tym, albo jeszcze inaczej mówiąc, kryterium minimalności jest to, ile jest par boków równoległych z tej samej strony. Czyli na przykład dwa obrócone trójkąty posiadają pary boków równoległych, ale to nie są boki równoległe. Te boki równoległe, one nie leżą z tej samej strony. Czyli te dwa trójkąty tworzą parę minimalną. W drugim przykładzie mamy dwa trapezy i widzimy, że dolny bok jest równoległy u obu tych trapezów i górna podstawa też. W związku z tym ta para trapezów nie jest parą minimalną. Trójkąt, kwadrat i trójkąt znowu tutaj mają tylko jedną parę boków równoległych z tej samej strony. W związku z tym mamy do czynienia z parą minimalną. Dwa kwadraty obrócone nie mają boków równoległych, w związku z tym tworzą parę minimalną. No i jeszcze tutaj mamy kwadrat i sześciokąt, które mają aż cztery pary boków równoległych z tej samej strony. W związku z tym oczywiście nie tworzą pary minimalnej. A teraz chciałbym pokazać, jak możemy dodawać do siebie wielokąty, bryły, wielościany. Tutaj mamy przykład wielościanu, mamy konkretnie przykład czworościanu foremnego. Dwa czworościany foremne, obrócone względem siebie, możemy do siebie dodać. Kiedy zaczniemy dodawać je ściana po ścianie, to okaże się, że sumą tych dwóch obróconych względem siebie czworościanów foremnych jest bryła, która jest nazywana sześcioośmiościanem. Sześcioośmiościan to jest taka bryła, która powstanie z obcięcia sześcianowi wszystkich ośmiu naroży. Również ona powstanie, kiedy w ośmiościanie foremnym obetniemy jego sześć naroży. Dlatego taka bryła jakby pośrednia pomiędzy sześcianem a ośmiościanem nazywa się sześcioośmiościanem. A tutaj dodajemy do siebie czworościan foremny i ośmiościan foremny. Kiedy zaczniemy dodawać te dwie bryły ściana po ścianie, to
uzyskamy czworościan ścięty. A tutaj dodajemy sześcioośmiościan i ośmiościan. W rezultacie otrzymamy ośmiościan ścięty. Ciekawą rzeczą na temat tego ośmiościanu ściętego jest to, że to jest tak zwany permutościan. Taka tajemnicza nazwa bierze się z tego, że ów permutościan jest sumą Minkowskiego sześciu krawędzi czworościanu foremnego. I tutaj właśnie pokazuje, jak to się dzieje. W kolejnym przykładzie widzimy, jak suma ośmiościanu foremnego i sześcianu tworzy bryłę, która ma taką mądrą nazwę sześcioośmiościan rombowy. A tutaj sześcioośmiościan dodany do sześcianu daje sześcian ścięty. Ośmiościan ścięty plus sześcian daje sześcioośmiościan ścięty. Ciekawą rzeczą w przypadku sześcioośmiościanu ściętego jest to, że jest on sumą trzech sześcianów, właśnie w taki szczególny sposób, różnie obróconych w przestrzeni. W ogóle ośmiościan ścięty, który nazwałem permutościanem, oraz sześcioośmiościan ścięty są przypadkami brył, które są sumą pewnej ilości odcinków. W przypadku ośmiościanu ściętego to była suma sześciu różnych odcinków, a w przypadku sześcioośmiościanu ściętego mamy do czynienia z sumą dziewięciu odcinków. Podsumowując, możemy porównać parę wielokątów do ułamka. Jak wiemy, ułamek nie ma jednoznacznego przedstawienia. Na przykład 2/4 równa się 3/6. Niemniej jednak uczymy się już od początku szkoły podstawowej, że ułamki można skrócić do postaci ułamka skróconego. Otóż to, o czym mówiłem wcześniej, mówi, że ułamek składający się z dwóch wielokątów zawsze można skrócić do najmniejszych dwóch wielokątów. Natomiast w przypadku trzywymiarowym, czyli ułamek złożony z dwóch wielościanów, czasem nie da się skrócić do jednego, jedynego ułamka złożonego z dwóch wielościanów. Dodawanie Minkowskiego albo wektorowe wielościanów czy wielokątów służy nam do opisu wzrostu wielościanów, które z kolei są modelem dla wzrostu kryształów. Natomiast pary wielościanów mogą nam, czy pomagają nam opisać kierunek wzrostu kryształu, czyli innymi słowy pozwalają nam prognozować kształt kryształu w przyszłości. Te narzędzia matematyczne możemy wykorzystać w symulacjach komputerowych wzrostu kryształów. Dziękuję za uwagę.